Kościół świętego Marka Ewangelisty w Kątach Rybackich. Początki Kątów Rybackich związane są ze Sztutowem. To właśnie rybacy z tej miejscowości dali początek wsi Bodenwikel, która w 1808 roku usamodzielniła się. Pierwsze wzmianki dotyczące osady rybackiej pochodzą z map kartograficznych z 1715 roku. Do 1772 roku wieś należała do Prus Królewskich. W latach 1773-1918 kąty rybackie podlegały administracji zaboru pruskiego. W latach 1920-1939 administracyjnie należała do Wolnego Miasta Gdańska. Okres międzywojenny to czas powolnego przekształcania się osady rybackiej w coś, co można by nazwać zalążkiem miejscowości turystycznej. 1 września 1939 roku została włączona do III Rzeszy, a wiosną 1945 roku znalazły się ponownie w Polsce. Obecną nazwę wsi zatwierdzono 12 listopada 1946 roku. Kąty rybackie, kaszubskie, rybacze kąty położone są na Mierzei Wiślanej i niewielkim fragmencie Żuław Wiślanych. Znajdują się tam szerokie plaże oraz rezerwat przyrody Kąty Rybackie, który chroni jedną z największych w Europie kolonię lęgową kormorana czarnego. W pobliżu kątów znaleziono ślady ludzkie z czasów neolitu, około 2,5 tysiąca lat przed naszą erą, jak również monetę Marka Aureliusza z około 161 roku naszej ery, co z kolei świadczy o kontaktach handlowych z terenami rzymskimi. Parafia rzymskokatolicka świętego Marka Ewangelisty w Kątach Rybackich położona jest w diecezji elbląskiej. Erygowana 8 grudnia 1988 roku przez biskupa diecezji gdańskiej księdza Tadeusza Gocłowskiego. Na obszarze parafii leżą miejscowości Kąty Rybackie oraz Skowronki. Kościół świętego Marka Ewangelisty w Kątach Rybackich powstał w latach 1990-1995 według projektu Szczepana Baumana. Świątynia posiada jedną nawę, a wzniesiona jest w większej części z cegieł. O żuławskim dziedzictwie tego terenu może świadczyć wieża dzwonnicza, która przypomina nieco szachulcową budowlę żuławskich domów podcieniowych. Kościół zawiera wiele elementów marynistycznych. Ambona, jest to mostek kapitański, chrzcielnica ma kształt busoli okrętowej, ołtarz, ogromny głaz, a także liny, drabinki, lampy okrętowe oraz makieta barkasu tradycyjnej nad Zalewem Wiślanym łodzi żaglowej. Warto również zwrócić uwagę na kopię obrazu Maryi rozwiązującej węzły. Oryginał autorstwa Johanna Georga Melchiora Schmidtnera znajduje się w kościele św. Piotra w niemieckim Augsburgu. Parafia posiada również cenne relikwie świętych Jana Pawła II, Matki Teresy z Kalkuty oraz świętego Ojca Pio. O nadmorskim charakterze kościoła można przekonać się już na zewnątrz, ponieważ przed wejściem znajduje się krzyż przypominający kotwicę oraz śruba okrętowa wmontowana w ścianę.